Pierwszy list do Koryntian, rozdział drugi. W pierwszym rozdziale apostoł wykazał, że krzyż i powołanie Boże zupełnie wykluczają ciało i nie dają człowiekowi miejsca do chlubienia się z samego siebie. Teraz zaś odnosi te właśnie pouczenia z poprzedniego rozdziału do samego siebie, jak również do sposobu, w jaki głosił świadectwo Boże. Pozostając w praktycznej zgodności ze swoimi pouczeniami, nie pozwala dojść do głosu swojej starej, cielesnej naturze, ale raczej pragnie pozostać wiernym jedynie krzyżowi. Nie chce stawiać żadnej przeszkody działaniu Ducha Świętego. W pierwszych pięciu wersetach apostoł oznajmia nam, w jaki sposób głosił grzesznikom Ewangelię. W dalszej części tego rozdziału ukazuje nam Pawła, przekazującego świętym głębokie prawdy Boże. W obydwu przypadkach działo się to dzięki Bożej mocy. Doprowadza to apostoła do przedstawienia osoby Ducha Świętego, który przez swoją pełną łaski posługę prowadzi do całkowitego wykluczenia ciała i wprowadza nas w myśli Pana. Wersety pierwszy i drugi rozdziału drugiego. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Gdy Paweł przybył do Koryntu, nie próbował dotrzeć do ludzi, zwracając się do nich ze wzniosłą mową lub ludzką mądrością. Przyszedł tam, by zwiastować im świadectwo Boże Jezusa Chrystusa. I to jako ukrzyżowanego. Wielką treścią jego zwiastowania była jedynie jego osoba. Jednak osoba ta wisiała na krzyżu, znajdowała się więc na najbardziej poniżającym miejscu, na jakim może znaleźć się człowiek. Paweł opowiadał Koryntianom, którzy tak dużą wagę przywiązywali do intelektu człowieka i którym też rzeczywiście nie brakowało ludzkiej mądrości, że Chrystus musiał się tam znaleźć w celu ratowania zgubionych grzeszników. Konieczne było, by najpierw on zajął ich miejsce, miejsce potępionego przed Bogiem, żeby ci spośród nich, którzy w Niego uwierzą, mogli otrzymać Jego stanowisko przed Bogiem. Krzyż przedstawia i obrazuje miejsce stosowne dla człowieka. Nie można od niego oczekiwać jakiejś godności, bohaterstwa, czy też jakiegoś doniosłego, Jest to miejsce wzgardy i hańby, miejsce sądu i śmierci, oznajmienie i uświadomienie człowiekowi, że jest to należne mu miejsce przed Bogiem, niweczy wszelką jego mądrość, wielkość i dostojność. Niezależnie od tego, jak mądry, bogaty czy też wysokiego pochodzenia może być człowiek, krzyż pokazuje mu, iż pomimo wszystkich tych rzeczy, które posiada, przed ludźmi w oczach Bożych jest winnym grzesznikiem, stojącym pod wyrokiem śmierci. Mowa o krzyżu niweczy i obraca w gruzy całą dumę człowieka. I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze. To są słowa Pawła w pierwszym liście do Koryntian, rozdział drugi, trzeci werset. Co więcej, sam posłaniec głoszący te prawdy przemawiał pośród nich w stanie upokarzającym ludzką dumę. Paweł nie przybył do nich jako pewny siebie mówca, wiedząc o wielkich potrzebach swoich odbiorców i będąc jednocześnie w pełni świadomy swojej własnej niemocy oraz powagi głoszonej przez siebie nowiny, przebywał wśród nich pełen lęku i trwogi. Wersety 4 i 5 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału drugiego, brzmią: a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone
przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Aby pozostawić Bogu miejsce do działania, apostoł zaniechał podczas kazania ludzkich sposobów przemawiania. Nie dążył do pozyskania swoich słuchaczy przez przekonanie ich o własnej swojej mądrości i naturalnych zdolnościach. Nie przedstawiał też świadectwa Bożego, używając starannie dobranych słów, gdyż zwracałyby się one wówczas raczej do ich nader wyczulonych i wybrędnych i przyzwyczajonych do wytwornych przemówień uszu i tym samym kierowałyby uwagę na jego własną osobę. Wręcz przeciwnie, zarówno w przedmiocie głoszonej prawdy i sposobie jej przekazywania, jak i przez kondycję samego głoszącego, apostoł w żadnym stopniu sam nie pobłażał ciał, ani też nie zwracał się do zmysłowej, skażonej grzechem natury swoich słuchaczy. Zupełne pominięcie cielesnych metod pozostawia miejsce duchowi do działania w miejscu wielkiej mocy. Jeśli więc podczas takiego głoszenia obecna jest wiara, jeśli ktoś dzięki niej przyjmuje to, co zawstydza, kompromituje człowieka i pokazuje bezwzględnie jego koniec w sądzie, wtedy łatwo jest wywnioskować, iż to nie mądrość ludzka wzbudza w nim wiarę, lecz moc Ducha Bożego, który jest czynny w takim człowieku. Podczas takiego zwiastowania Duch Boży ma możliwość przedstawienia grzesznikom ich wielkiej nędzy oraz posiada miejsce do działania w niezakłóconej sile, aby doprowadzić ich do wiary. Wiara ta nie polega na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. To coś więcej niż tylko kwestia prawdy, której teraz wierzą. Tu chodzi również o sposób, w jaki została im ona przekazana. Koryntianie wiedzieli, że nie otrzymali jej od człowieka, pomimo że ten, który im ją głosił, posiadał wysokie stanowisko i był apostołem. Lecz od Boga ją otrzymali. Werset 6 drugiego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. W tym wersecie apostoł zaczyna mówić o swojej postawie, jaką wykazywał względem tych, którzy byli bezpośrednim przedmiotem działania mocy Bożej i ostatecznie przyjęli Ewangelię. Określa ich jako doskonałych. Wyrażenie to nie wskazuje na stan, którym niektórzy określali bezgrzeszną doskonałość. Również nie chodzi tu o to, że ci doskonali zostali już przemienieni w obraz Chrystusa, ponieważ to nastąpi dopiero w chwale. Wyrażenie doskonali oznacza, że wierzący ci uznali po prostu swoje nowe, doskonałe stanowisko przed Bogiem, jakie zostało podarowane im w Chrystusie, przez co stali się dorośli w wierze. Określenie to nie odróżnia jak bardzo wierzącego od niewierzącego. Określenie to nie odróżnia tak bardzo wierzącego od niewierzącego, lecz o wiele bardziej dojrzałego wierzącego, który zrozumiał swoje stanowisko w Chrystusie, od tych, których apostoł nazywa niemowlętami w wierze, co widzimy w rozdziale 3, werset 1. Werset 7, pierwszy list do Koryntian, rozdział 2, werset 7. Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Wśród tak rozumianych doskonałych Paweł mógł rzeczywiście głosić mądrość. Apostoł przechodzi teraz do przedstawienia kilku konkretnych pouczeń,
które mają pomóc nam w odróżnianiu tej mądrości od pospolitej mądrości ludzkiej. W pierwszej kolejności mówi nam, iż nie chodzi tutaj o mądrość teraźniejszych czasów, ani też nie o mądrość wielkich osobistości obdarzonych błyskotliwym intelektem, które kształtują myśli tego świata. Ci intelektualnie wielcy, w przeciwieństwie do wierzących, którzy w społeczności z Panem chwały dotrą do wspaniałości, zostaną obróceni w niwecz mimo swojej mądrości. Wielcy tego świata, występujący na jego podium i cieszący się jego chwałą, staną się niczym, podczas gdy ci, którzy w tym świecie zupełnie się nie liczą, dojdą do prawdziwej wspaniałości. Po drugie, jest tu mowa o mądrości Bożej. Gdyby była ona mądrością ludzką, można byłoby przyswoić ją sobie w szkołach. Jednak dlatego, że jest mądrością Bożą, stoi poza programem szkolnej edukacji i wykracza poza możliwości pojmowania ludzkiego rozumu. Po trzecie, mądrość Boża jest tajemna, zakryta. Te słowa w żadnym wypadku nie oznaczają, iż jest ona wypełniona ciemnością lub też tajemnicza, lecz przedstawiają ją jako niemożliwą do zgłębienia przez ducha i rozum człowieka. Dodatkowo przez wieki była ona ukryta i nie można jej znaleźć w pismach starotestamentowych. Po czwarte, mądrość ta, choć zatajona przez długie lata, była jednak już przed wiekami przeznaczona dla chwały, która miała być nam podarowana w przyszłości. Obejmuje ona ukryte postanowienie Boże, które miał On już kiedyś odnośnie chwały swojego ludu. Teraz moglibyśmy może pomyśleć, że apostoł będzie mówił na tym miejscu o chwale dla Boga i Chrystusa. Rzeczywiście wiemy, iż w ostateczności wszystko to będzie służyło ku chwale Chrystusa. Jednakże tutaj apostoł pragnie usilnie ukazać, że nasze powołanie już wcześniej przeznaczyło nas do chwały. Nie ukrywa przy tym wcale faktu słabości wierzących i ich zgardzonej pozycji, jaką posiadają w tym świecie. Może nie jesteśmy tu na ziemi mocnymi, mądrymi, bądź też szlachetnego rodu, jednak jesteśmy powołani do chwały. Werset 8. Której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Po piąte, władcy tego świata nic nie wiedzą na temat tej mądrości, którą Bóg ustanowił przed wiekami. Nie mają także pojęcia o czekającej nas przyszłej wspaniałości, do której już wtedy zostaliśmy przeznaczeni. Krzyżując Pana chwały, udowodnili swoją całkowitą niewiedzę. Odrzucili tego, który jedynie jest mądrością od Boga i przez którego wypełniły się wszystkie jego postanowienia. Mądrość Boża przekazuje wierzącym w tajemnicy, że już uprzednio zostali przeznaczeni do chwały. Mówi im również, że ów jedyny, który został ukrzyżowany, jest Panem chwały. Chwała ta przewyższa chwałę Chrystusa jako Mesjasza. Gdy On po odnowieniu relacji z Izraelem będzie panował nad ziemią, ziemska chwała Chrystusa nie jest tajemnicą. Pisma proroków Starego Testamentu są przepełnione cudownymi przepowiedniami dotyczącymi Jego panowania w tysiącletnim królestwie. Tytuł Pan chwały, jakim obdarzony jest w tym miejscu Chrystus, mówi jednak o scenie wybiegającej o wiele dalej poza tę ziemię, o obejmującym wszystko panowaniu, pod którym znajdzie się każde stworzenie i istota. Ponad tym wszystkim ów ukrzyżowany ustanowiony jest Panem. Werset 9. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Po szóste, owa niewyobrażalna chwała, do której mądrość Boża już wcześniej przysposobiła Jego lud, leży poza sferą pojmowania naturalnego człowieka,
Apostoł przytacza słowa proroka Izajasza, aby wykazać, że Bóg posiada tajemnice, w które człowiek sam z siebie nie jest w stanie w żaden sposób wejrzeć. Za pomocą wspaniałych instrumentów oko ludzkie może sięgać dalekie przestworza wszechświata, a nawet odkrywać najmniejsze szczegóły i cuda w naturze. Jego ucho może być wyćwiczone w wychwytywaniu przepięknych kompozycji, cudownie brzmiących melodii i dźwięków. Jego serce jest zdolne do wspaniałych wyobrażeń i uczuć. Mimo wszystko istnieją jednak rzeczy, które Bóg przygotował tylko tym, którzy Go miłują, jakich naturalny człowiek ani nie widział, ani nie słyszał, ani widzieć i słyszeć nie jest w stanie, gdyż znajdują się one poza zasięgiem jego wyobrażeń. Werset 10. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Ponieważ fakt, że mądrość Boża leży poza możliwością postrzegania cielesnego człowieka, mógłby doprowadzić nas do niewłaściwego wniosku, iż elementy tej mądrości w ogóle nie mogą być widziane, słyszane, ani też poznane, apostoł od razu wyraźnie zaznacza, że Bóg je objawił. To już siódmy aspekt przedstawionej tu mądrości Bożej. To, co przygotował, to też objawił. Jednak, jeśli nawet to uczynił, to tylko przez swojego Ducha. Jedynie Duch Boży jest w stanie objawić te rzeczy, gdyż nic nie przewyższa wielkości Bożego poznania i siły, którą posiada Duch. On bada wszystko, nawet głębokości Boże. Możemy próbować tłumaczyć brak duchowej energii w nas, twierdząc, że sprawy te są dla nas zbyt głębokie. Jednak pomyślmy, iż dla Ducha Bożego nie są one takie, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Werset 11. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg. Nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Tego, co jest w zamysłach człowieka, nie wie nikt. Tylko sam duch człowieka, który jest autorem myśli powstających w jego wnętrzu. Poza moim duchem nikt, oprócz Boga oczywiście, nie może znać niewypowiedzianych przemyśleń mojego serca. Tak też nikt nie zna niewypowiedzianych myśli i postanowień Bożych za wyjątkiem Ducha Bożego. Werset 12. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Apostoł otrzymał ducha, który jest z Boga i uzdalnia do poznania Bożych tajemnic. Prawda opisana w wersetach od 10 do 12 odnosi się jedynie do apostołów i mówi o objawieniu Bożym dostępnym wyłącznie uczniom Chrystusa. Werset 13. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. W Biblii Elberfeldzkiej, najlepszy przekład niemiecki, końcówka zdania tego wersetu brzmi: przekazując duchowe rzeczy przez duchowe środki. Dlatego też czytelnik może odnieść wrażenie, iż jego wykład nie pasuje do polskiego tekstu, który tutaj przedstawiamy. Werset ten mówi: przekazując duchowe rzeczy przez duchowe środki. Czyli werset 13 w polskiej wersji: głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę, lub tak jak jest w niemieckim, głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przekazując duchowe rzeczy przez duchowe środki.
Ponadto sprawy, które apostołowie poznali dzięki objawieniu Ducha, przekazywane są przez Jego inspirację. Aby wykluczyć wszelką możliwość pomyłki ze strony ludzi, apostoł jest bardzo ostrożny i skrupulatny przy przekazywaniu objawionych przez Ducha tajemnic. Mówi, że nie są one wyrażone w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch. Każdy użyty wyraz jest natchniony, inspirowany przez Ducha Świętego. Duchowe sprawy są przekazywane za pomocą duchowych środków. Narzędzia użyte do tego dzieła nie są nieomylne, lecz doskonale prowadzone. Taki jest sens i znaczenie słowa inspiracja. Wersety 14 i 15 drugiego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Nauczyliśmy się, że mądrość Boża została przekazana apostołom i innym sługom przez objawienie, zaś podawana dalej jest za sprawą inspiracji. Teraz uczymy się, że przyjęcie tej mądrości dokonuje się za sprawą Ducha. Nieodrodzony człowiek nie może przyjąć boskich rzeczy, są one dla niego głupstwem. Sprawy te są rozsądzane jedynie duchowo. Kto więc jest duchowy, rozsądza wszystko właściwie. Warto mieć świadomość, iż nie chodzi tu o osobę, która tylko posiada ducha, czyli o każdego wierzącego, lecz o taką osobę, która w swoim usposobieniu jest naprawdę, rzeczywiście duchowa. Oczywiście nie można być duchowym, nie posiadając Ducha Świętego. Bycie duchowym oznacza jednak znacznie więcej niż samo posiadanie Ducha Świętego. Jest to stan, w którym człowiek wierzący żyje pod kontrolą i prowadzeniem Ducha. Tacy ludzie rozsądzają wszystko sami, nie będąc przez nikogo osądzani. Duchowy człowiek potrafi osądzać pobudki, które władają światem. Natomiast świat nie jest w żaden sposób w stanie rozeznać się w motywach i zasadach, jakie kierują człowiekiem duchowym. W wersecie 14 apostoł mówi o człowieku zmysłowym, w 15 wersecie o duchowym, zaś w rozdziale 3 o tym, co ludzkie i cielesne. Zmysłowy człowiek nazywany w tłumaczeniu częstokroć również człowiekiem naturalnym, to taki, który nie jest nawrócony, a co za tym idzie, nie posiada ducha. Duchowy człowiek to osoba wierząca, postępująca w duchu. Natomiast człowiek postępujący w sposób ludzki, cielesny, to osoba wierząca, która posiada ducha, lecz postępuje jak człowiek zmysłowy i słucha podszeptów ciała. To jest swojej starej natury. Werset 16. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Werset 15 przedstawia nam pouczenie apostoła, mówiące, że osoba duchowa potrafi rozsądzić wszystkie sprawy. Nie jest jednak tak, iż może ona z natury poznać myśl Pana i go pouczać. To Pan jest tym, który dał wierzącym swojego ducha i poucza ich. Dlatego też mogą oni powiedzieć, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Pierwszy rozdział zupełnie zdetronizował ciało wraz z jego pychą, mocą i stanowiskiem. Tak, aby ten, który chce się chlubić, mógł się chlubić jedynie Panem. W drugim rozdziale pierwszego listu do Koryntian odsunięte na bok zostają myśli ludzkie. Duch Święty doprowadza wierzącego do przywileju posiadania myśli Chrystusowej. Wielkim tematem tego rozdziału jest Duch Święty. Ilekroć Paweł
przynosił Boże świadectwo grzesznym ludziom, działo się to za sprawą Ducha i Jego mocy, o czym poucza nas czwarty werset. Bóg już wcześniej przygotował wielkie błogosławieństwa tym, którzy Go miłują, i przez Ducha objawił je apostołom, co widzimy w wersecie 10. Sprawy objawione i oznajmione apostołom przez Ducha zostały również z Jego pomocą przekazane innym. Poucza nas o tym werset 13. Podawane przez apostołów rzeczy są przyjmowane przez Ducha. Mówi o tym werset 14. Czego skutkiem jest to, że wierzący przez tego samego Ducha Świętego zostają pouczeni w myśli Chrystusowej, o czym uczy nas werset 16.